Who you gonna call? Ghostbusters! If you have
Witam Państwa bardzo serdecznie. 28 lutego 2023 roku. Wprawdzie już mamy w kalendarzu religijnym Wielki Post, ale idea koncertu pozostaje ta sama. 32. charytatywny koncert noworoczno-karnawałowy. Jeszcze raz z wielkim, gorącym entuzjazmem witam Państwa na dzisiejszym wydarzeniu. Proszę Państwa, pamiętam, jak w 1992 roku organizowaliśmy pierwszy koncert i ten słynny magnetowid zakupiony dla Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26 imienia Janusza Korczaka w Lublinie. Następnie była kabina prysznicowa i inne różne przedziwne, być może dla Państwa rzeczy, ale bardzo przydatne wówczas w tej placówce. Potem przyszły lepsze czasy i były organizowane wyjazdy. Wyjazdy w góry, wyjazdy nad morze, wyjazdy do stolicy. Proszę Państwa, plenery taneczno-artystyczne. Dzieciaki, nie wiem, nie potrafią żyć bez nas, a my bez dzieciaków. Czyli jesteśmy w takiej 32-letniej tanecznej symbiozie. Teraz nazywa się to inkluzja, niektórzy mówią integracja. Zobaczycie również dzisiaj Państwo w akcji Akademię Pana Piotra. Przywitał Państwa nie kto inny jak... Nie, kto Państwa przywitał? Harry Potter przecie. No przecież wyszedł do Państwa, zaczarował Państwa i rozumiem, dobrze. Harry Potter wyszedł. Następnie ekipa z filmu Ghostbusters musiała posprzątać, prawda? Posprzątać i zatańczyć. Dla nich to absolutna premiera, kochani. Przed Państwem wystąpili tancerze grupy początkującej i grupy kontynuującej formacji Gamza. Nigdy tego nie robiliśmy. Młodzi ludzie trochę garną się do tańca, potrzebują dużo treningów, odważyli się, zatańczyli. Jak im poszło? Czyli już dwie zagadki odgadnięte. Harry Potter i Ghostbusters. Co nas czeka? Nie wiem, pisałem na Facebooku, czekałem na komentarze, jakie Państwa oczekiwania są w stosunku do dzisiejszego motywu przewodniego Gamza in Movies, czyli Gamza w filmach. Może kiedyś, kto wie, przy okazji, to znaczy mieliśmy już oczywiście swoje epizody w różnych programach telewizyjnych, w różnych filmach, oczywiście nie fabularnych, bardziej dokumentalnych. Byliśmy już też i za granicą, ale dzisiaj chcemy dla Was zatańczyć. Dla Was, dla Państwa, dla tych ludzi, którzy, wielu z Was, wprawdzie nie widzę, ale wiem, czuję tutaj serduchem, że 32 lata przychodzą na koncerty, są z nami i są kultywatorami tradycji gamzowej, proszę Państwa. Cieszę się, że duch w narodzie nie ginie,
Tak trochę nieskromnie powiem, że nasz koncert, koncert formacji tańca towarzyskiego Politechniki Lubelskiej Gamza jest takim małym, lokalnym wydarzeniem, może głośnym dla wielu. Natomiast jesteśmy my pierwsi, rozpoczęliśmy taką, nie wiem, dla nas poważniejszą akcję charytatywną. W tym roku akcja Pomóż Przetrwać Dzieciom Zimę była po raz 30 zorganizowana, był jubileusz. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy po raz 31, a nasz koncert 32. Nie to, żebym się chwalił, ale właśnie chcę powiedzieć, że staramy się podtrzymywać tą tradycję, a tą tradycją jest wspieranie obecnie działalności pozalekcyjnej, działalności artystycznej, działalności kulturalnej uczniów z niepełnosprawnościami ze Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26 imienia Janusza Korczaka w Lublinie. Również dzisiaj czeka Was to wszystko, co działo się na poprzednich koncertach, czyli taniec Gamzy, taniec dzieci, taniec publiczności, licytacja. Tego boję się najbardziej, bo nie wiem, co to będzie, ale już się proszę przygotować. Wyjdę za parę chwil i będę oczekiwał licytacji. Mogę powiedzieć, jaki jest dzisiaj cel, jaki cel nam przyświeca. Wyjazd na plener artystyczno-taneczny na Roztocze. Blisko, bo czasy są bardzo trudne i czasy są drogie, więc dlatego jedziemy na Roztocze, żeby sprawić dzieciakom frajdę. Zobaczymy, kto pojedzie, ale to między innymi dzięki Wam. Będę mógł powiedzieć, że pojedzie duża grupa. Tylko i wyłącznie pojedzie duża grupa. Szanowni Państwo, jeszcze jedna informacja. Serdecznie zachęcam i zapraszam. Na pewno, kto przyszedł wcześniej, odwiedził kiermasz i stoisko wyrobów ceramicznych. Tak jak pisaliśmy, tak jak informowaliśmy Państwa, to wyroby autorstwa niepełnosprawnych uczniów, ich nauczycieli, terapeutów. To wszystko zostało zrobione w trzech pracowniach garncarskich, bo obecnie Szkoła Podstawowa Specjalna nr 26 im. Janusza Korczaka w Lublinie funkcjonuje w trzech placówkach. Siedziba przy ulicy Bronowickiej, siedziba przy ulicy Krochmalnej i siedziba przy ulicy Kurantowej. To po koncercie również dla Państwa, na Państwa czeka. A już teraz zapraszam bardzo serdecznie na dalszą część dzisiejszego widowiska Gamza in Movies. Jakie będą motywy filmowe, przepytam później.
Bardzo serdecznie dziękuję. Pierwsze pytanie, pierwszy sprawdzian, krótka klasa, kartkóweczka. Kartkóweczka zawsze składa się z trzech pytań, tak? Ostatni taniec pochodzi z filmu? Ojciec Chrzestny, bardzo dobrze. Przedostatni taniec? Piraci z Karaibów. Ile było? Dwa czy trzy? Dwa. No to dwa, dobrze. Trzecie za chwilę, proszę Państwa. Trzecie za chwilę i z udziałem publiczności. Malutkie światło poproszę. Takie przerwa śródlekcyjna. Ostatnio promowana. Poproszę światełko na publiczność. Osoby chętne oczywiście. Proszone są o udział w tym wydarzeniu, ponieważ od paru lat formacja Gamza i Akademia Pana Piotra, a Akademia Pana Piotra to uczniowie i absolwenci Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26 świetnie bawią publiczność. Proszę Państwa, tak minęło około 15 minut koncertu, więc czas najwyższy rozprostować kości. Cóż będziemy robić? Kochani, zapraszam Was, tylko Akademia Pana Piotra, czyli same dzieciaki. Bardzo proszę. Zapraszam dzieciaki. 1, 2, 3, 4. Proszę bardzo. Dziewczyny, zobaczcie, jakie odważne dziewczyny. Idą mężczyźni. No. Oczywiście, proszę Państwa, zostawmy sobie trochę braw na koniec koncertu, oczywiście. Dzisiaj nastąpił bunt na dzisiejszym koncercie. Nie będziemy tańczyć już w spódniczkach w groszki. W związku z tym nie ma spódniczek w groszki. Natomiast panowie, jak zawsze elegancko, biała koszula, mucha, krawat, czyż nie? Proszę Państwa, cóż będziemy tańczyć? Jednak bardzo proszę, no, szanowni Państwo, no to no, no jak? Wstajemy. No nie, nie, no tak to nie ma mowy. Dobrze, dla Państwa komfortu poinformuję, że dzisiaj to pierwszy i ostatni raz. Chyba, że zechcecie wstać na koniec, ale ja tego nie mówię. Cóż będziemy robić, szanowni Państwo? Czy każdy z Was kiedykolwiek tańczył twista? No to co to? No, tak? Tak? No, czy bioderkiem do sąsiada? Słuchajcie, można się zaprzyjaźnić. Naprawdę, wiecie, można tak w dół, w górę. No i co jeszcze można? No i można lekko pokopać. Tutaj sąsiada nie pokopiemy, bo mamy krzesełka. My sobie jeszcze od czasu do czasu pójdziemy do przodu. Uwaga, próba, kochani. Piórko, gwiazdki, fantastycznie. Uwaga, idziemy do przodu, cztery kroki. I 1, 2, 3, a Państwo klaszą na 4. 4 i 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dobra, dzięki. I teraz tak, kto pierwszy odgadnie motyw filmowy, wskakuje na scenę. Poproszę muzykę. It's systematic. It's hydromatic. What's greased lightning? Było już. No grease. Zapraszam panią. Zapraszam. Proszę bardzo, nie musiałem mówić, zaczynam od twistu. Uwaga,
Nie, proszę Państwa, na scenie należy jeszcze ukłonić. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Panią Joanno, serdecznie dziękujemy. Jeszcze się pokażecie. Darling, I'm cute. Say there be no more goodbyes. See it.
God's people love. Time goes by.
No proszę Państwa, czas nadszedł, ten wielki czas dla dzieci, dla uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26 imienia Janusza Korczaka w Lublinie. Zapraszam pierwszą osobę, pierwszą kobietę, pierwszego mężczyznę z pierwszym przedmiotem do licytacji. Zapraszam, kochani, zapraszam. No cóż, dla Was też to premiera. Po raz pierwszy taka rzecz Was spotkała. Przedstawicie się nam? Mam na imię Zosia. Michał. Michał, powiedz mi, kiedy skończyłeś szkołę 26? Niedawno. Niedawno. Proszę Państwa, to było dawno, ale dla Michała to niedawno. Słuchajcie, on cały czas wspomina tą swoją wspaniałą szkołę numer 26. Jest z Wami, jest z nami. No i szanowni Państwo, cóż, jak na dobrych licytatorów, nie, ja jestem licytatorem, Państwo są darczyńcami. Tak przystało, przepiękny obraz, akwarela autorstwa pani Moniki Paplińskiej. Bardzo serdecznie dziękujemy pani Monice. Jest nauczycielem, jest terapeutą Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26 im. Janusza Korczaka w Lublinie. Pracuje z dziećmi w sferze arteterapii. Generalnie można powiedzieć, jest plastykiem. Cóż my mamy? Odwracamy, bo te malwy tak wyglądają. W zasadzie, jeżeli Państwo chcecie, możecie wieszać odwrotnie. Mogą być malwy głowami do góry albo głowami do dołu. No żeby nie przeciągać, szanowni Państwo, rzecz musi się stać. Są dzisiaj 4 przedmioty do licytacji. To jest pierwszy przedmiot do licytacji. Cena wywoławcza, bo to jest zawsze trudna robota, 50 zł. 50 zł po raz pierwszy, szanowni Państwo. 50 zł po raz pierwszy. Piękna akwarela, malwy. Michał, trzeba dalej, tak? Tak, dalej. Pytam, co trzeba powiedzieć? Nie wiem. Co dalej, tak? Kto dalej? Kto da więcej? Kresia. 200. No znaczy, dobrze, czy ktoś... 200. Kto da więcej, mówimy? Kto? Tata Kasia jest. Super, kto da więcej? Proszę Państwa, 400? 400. 400 zł po raz pierwszy, proszę Państwa. 400 zł po raz pierwszy. 450 zł po raz pierwszy. Super. 600 zł po raz pierwszy. Serdecznie dziękuję, proszę Państwa. 600 zł po raz pierwszy. To w delikatnym przeliczniku dwójka uczniów wyjeżdża z małą dopłatą na roztocze. Cieszę się bardzo. 600 zł po raz pierwszy. Proszę się zastanowić, czy ktoś... takiego obrazu już nie będzie. Jest jeden jedyny. Malwy. Malwy. Malwa to nazwa właściwa, tak? Malwa. Kwiat piękny, dawny. Obecnie też przechodzi renesans. Jak dużo rzeczy przechodzi renesans. 600 zł po raz pierwszy. 650 zł po raz pierwszy. Czyli mamy ten dodatek malutki. Cieszę się bardzo. 650 zł po raz pierwszy. 650 zł po raz drugi. Ale nie chcę tak szybko zamykać sprawy. Która jest godzina, przepraszam? 19. 19. 650 zł po raz pierwszy, 650 zł po raz drugi, 650 zł po raz trzeci. Zapraszam panią. Proszę Państwa, jesteście sympatyczni, empatyczni, uczciwi, więc nie... jeżeli rzeczywiście... No teraz terminala nie mamy, więc mamy albo gotówkę, albo wpłatę na konto. Po koncercie jestem do dyspozycji, jak najbardziej możemy się umówić. Proszę nam się przedstawić. Maja. Pani Maju, pytanie jeszcze jedno dodatkowe. Związki z Gamzą albo z Akademią Pana Piotra? Związki z Gamzą przez Julię. Nową adeptkę. Julia, nowa adeptka. Super, nie znam jeszcze wszystkich, ale serdecznie dziękuję pani Maju, że zechciała pani wesprzeć tak szlachetną inicjatywę. Przekazujemy akwarele. Michale, na razie się nie wzbogacimy. Dziękuję. Zapraszam kolejny przedmiot. Nie wiem, co to będzie. Dobrze. Proszę Państwa, mam na imię... Ora...
Wojtek. Wojtek. Proszę Państwa, Ola trzyma puszkę, ale to nie jest rzecz bardzo ważna. Anioł jest ważny. Czyli anioł jest motywem przewodnim koncertów charytatywnych. Zawsze są anioły. Przychodzą ludzie, przychodzicie Państwo, przepraszam, ludzie to tak może małostkowo. Przychodzicie Państwo na koncerty z chęcią zakupienia aniołów na kiermaszu garncarskim. Czy ktoś z Państwa już zakupił jakiegoś anioła? No właśnie, no właśnie, cieszę się. W związku z tym te anioły na pewno jeszcze zostały. Jak ten wylicytowany zostanie, to na dole na pewno są jeszcze anioły. Anioł autorstwa pana Piotra Skiby, również nauczyciela, również terapeuty, mistrza garncarstwa, znanego w całej Polsce. Można o nim poczytać na stronach internetowych. Piotr Skiba, mistrz garncarstwa, nauczyciel, terapeuta, wspaniały człowiek. Anioł albo anielica. Anioły nie mają płci. W związku z tym te przepiękne dzieło oddaję w Państwa ręce. Cena wyławcza 50 zł. 50 zł po raz pierwszy. Tu szybciej musi być, bo to jest anioł. 50 zł po raz pierwszy. No nie wiem, na jakiej kwocie się zatrzymam. 100 zł po raz pierwszy. 600 zł po raz pierwszy. Szanowni Państwo. No toczy się walka. Toczy się walka między osobami w pewnym sensie powiązanymi z Gamzą. 600 zł po raz pierwszy, szanowni Państwo, 600 zł po raz drugi, 650 zł po raz pierwszy, 700 zł po raz pierwszy. Fajny gość, fajna pani, no też. 700 zł po raz pierwszy, szanowni Państwo, 700 zł po raz drugi. Tam pani włosy poprawia, czy pani wizytuje? Nie? Dobrze, ja wolę zapytać. 700 zł po raz trzeci. No właśnie, posłuchajcie, ja już, że tak powiem, powinienem w okularach prowadzić koncerty, bo nie byłem pewny, czy jest to pan Piotr, czy jest to pan Marek. Jest... Nie, nie. Proszę Państwa, pan Marek Kuryło. Pan Piotr Kuryło, jego starszy o 2 lata brat, obaj tańczy... A, tam się przed... Tam pan Piotr Kuryło jest, tak. Pan Marek Kuryło razem z bratem tańczyli w Gamzie. Pan Marek Kuryło był nie w parze. Mieli partnerki, mają żony, wszystko jest normalne. Także to wszystko jest jak najbardziej normalne. Był prezesem przez wiele lat, także zna Gamzę od podszewki. Bardzo serdecznie dziękuję za obecność, za wsparcie. Anioł wędruje do pana Marka. Jak na różnych galach przystało, czy chce pan coś powiedzieć? Dziękuję bardzo. Przede wszystkim chciałem podziękować i pogratulować za, podziękować za zaproszenie, a pogratulować za kolejne takie cudowne wydarzenie, jakie mamy okazję dzisiaj oglądać. No właśnie, a może pamiętasz, Marku, na którym koncercie charytatywnym tańczyłeś? Znaczy na ilu? A na którym zacząłeś? Znaczy zacząłem na moim pierwszym, a skończyłem na 6. No, proszę bardzo. Widzicie, przez 6 lat obstawiał koncerty charytatywne. Brawa dla pana Marka. Serdecznie dziękuję jeszcze raz. No jeśli tak, jak jest gotówka, to my chętnie, także potem dzieciaki bardzo chętnie przeliczają. W tym czasie zapraszam Zofię i Michała. Zofia i Michał? Proszę, proszę. Dwa, bo to jest komplet. Trzymaj, Michał, to będzie jeden. Tak, ja zaraz wszystko powiem. Dwa, bo to są flamingi. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Pięknie, Michale, bardzo dobrze. Uwaga. Dobrze. Proszę Państwa, flamingi. Czarne flamingi. Rzeźba autorstwa
kolejnej. Zobaczcie Państwo, jakich wspaniałych nauczycieli ma Szkoła Podstawowa Specjalna nr 26 w Lublinie. To oni z myślą o swoich uczniach, swoich niepełnosprawnych uczniach, fundują własne autorskie dzieła na aukcję. Czarne flamingi autorstwa Doroty Turowskiej, nauczycielki, terapeutki Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26. Czyli tak, flamingi mogą stykać się dzióbkami, Zobaczcie, zawsze się stykają. Albo dzióbkami, albo grzbietem dzióbków. Zofio, Michał, trzymaj jednego flaminga. Czarne flamingi autorstwa pani Doroty Turowskiej, cena wyławcza 50 zł po raz pierwszy. Nie chować się, proszę pani, nie chowajcie się. 700 zł po raz trzeci. Serdecznie dziękuję. Ale ja z panią, z szanowną małżonką poproszę na scenę. No ale chyba nie macie rozdzielności majątkowej. Przepraszam, nie wiem, nie dopytuję się. O właśnie, no tak. Tylko się przedstawicie, nic więcej. Z imienia. A właśnie, może? Proszę nam się przedstawić. Dorota. Rafał. Ja ich znam. Oni też mnie znają. Bardzo serdecznie dziękuję. Ale co, za rok zatańczycie tutaj. Dobra, za rok... Nie, to taki epizod, to taki show był tylko w przyszłym roku. Dobra, okej. Szanowni Państwo, serdecznie dziękuję. Flamingi są Wasze, akurat dwie osoby, dwa flamingi. Wpłata oczywiście, będę pamiętał, jesteśmy umówieni. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu. I zapraszam. Tak, to pudełko jest pełne. Tak. Tak, ostatni produkt. Oleńka, jak się czujesz w roli trzymania skarbonki? W porządku. W porządku, słuchajcie, proszę Państwa. Super, brawo dla Oli. Otwieramy rąbek tajemnicy. Tu jest... Jeszcze nie, zapytamy. Karolina Karpińska. Szkło artystyczne. Proszę Państwa. Szkło artystyczne, pracownia artystyczna Karoliny Karpińskiej. Również nauczycielki i terapeutki Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26 im. Janusza Korczaka w Lublinie. Z daleka może wydawać się, że to taką butelką jest zakończone, ale to jest replika lubelskiej Bramy Krakowskiej. Pani Karolina słynie z... Tak. Pani Karolina słynie z artystycznego szkła, z wyrobu artystycznego szkła. Robi naprawdę niesamowite cuda. Patery, kieliszki, szklanki, wazy na różne rzeczy. To jest replika Bramy Krakowskiej, która powstała przy okazji Nocy Kultury. Pani Karolina podarowała nam ją na dzisiejszą licytację. Szanowni Państwo, brama, replika Bramy Krakowskiej z wytapianego szkła zdobionego 50 zł po raz pierwszy. 50 zł po raz pierwszy, serdecznie dziękuję. 100 zł powinno się pojawić w miarę szybko. 100 zł po raz pierwszy, bardzo serdecznie. 150 zł po raz pierwszy, to myślę, że od razu wizytówkę. Nie, pani Karolina tam ma wizytówkę. 150 zł po raz pierwszy, szanowni państwo, 200 zł po raz pierwszy, bardzo serdecznie dziękuję. Myślę, że powoli powinniśmy zbliżać się do końca licytacji. 250 zł po raz pierwszy. 500. Szanowni Państwo, 500, no więc Pani została przebita. 500 zł po raz pierwszy. Szanowni Państwo, 500 zł po raz pierwszy, replika też unikatowa. W zasadzie nie do podrobienia, bo szkło wytapia się różnie. 550 zł po raz pierwszy, bardzo serdecznie dziękuję. 550 zł po raz pierwszy. 600 zł po raz pierwszy. 600 zł po raz pierwszy, brama jedna, więc nie dzielimy na dwa, ale mamy dwoje dzieci. Wow, proszę Państwa, nigdy tak nie szło. 600 zł po raz pierwszy, 600 zł po raz drugi. Szanowni Państwo, ostatni przedmiot. Już nie ma szans na licytację, tylko i wyłącznie kiermasz zostaje ceramiczny. 650 zł po raz pierwszy.
650 zł po raz pierwszy, 700 zł po raz pierwszy, szanowni państwo, 700 zł brama krakowska, która ozdobi, no właśnie, nie wiem, czyje biurka, czyje wnętrze, 700 zł po raz pierwszy, 700 zł po raz drugi, 700 zł po raz pierwszy sprzedane. Szanowni państwo, no nie wypada, żeby gość nam się samodzielnie przedstawiał. Myślałem, że wyjdzie na koniec koncertu. Profesor Paweł Droździel, prorektor do spraw studenckich Politechniki Lubelskiej. Bardzo serdecznie dziękujemy, panie rektorze, za wsparcie. Pan rektor zresztą od dawna nam kibicuje, od dawna nas wspiera bardzo mocno. Dwa słowa? Piotrze, no powstaje to w swoim gabinecie. Postaram się, tak, postaram się w środę albo w czwartek zajrzeć. Serdecznie dziękuję, oczywiście, maila przeczytałem. Także panie rektorze, serdecznie jeszcze raz dziękuję. Dziękuję Oleńko, dziękuję Wojtku. Tak, to jest do przekazania. Dobrze. My, proszę państwa, tak, bardzo serdecznie dziękuję. A ja zapraszam na drugą część widowiska Gamza in Movies, na razie owiane małą tajemnicą. Po pierwszym utworze coś powiem. Serdecznie dziękuję. Druga część dzisiejszego koncertu będzie
Wyglądała tak samo, tylko będzie brzmiała inaczej za sprawą zespołu Perla Musica. Musica, Perla Musica po prostu. Proszę Państwa, pragnę przedstawić Państwu skład tego zespołu. Pan Paweł Petkowicz, założyciel, menadżer. Pani Anna Kołodziej, skrzypce. Pan Paweł Urban, klawisze. Gościnnie pan Paweł, pan Dariusz Banul, gitara basowa. I pan Andrzej Puchacz, perkusja. Szanowni Państwo, Moon River, śniadanie u Tiffany'ego i Perla Musica. Zapraszam. Thank you.
śmiało ciało, wyginam śmiało ciało, wyginam śmiało ciało, dla mnie to mało. Wyginam śmiało ciało, wyginam śmiało ciało, wyginam śmiało ciało, dla mnie to mało. Wyginam śmiało ciało, wyginam śmiało ciało, wyginam śmiało ciało, dla mnie to mało. Wyginam śmiało ciało, wyginam śmiało ciało, wyginam śmiało ciało, dla mnie to mało. Słuchajcie, ze są te panienki, dawcie król Julietu swoich. Uwielbiam, kiedy na seczki wyprawiają brudne stałe ciałka. Wyruczacie te terminami, róbcie to, co odpoznać niezdrowo. Sprawda? Słuchaj, nie, z makijażu ma być. Ty, który ty masz, to pacjenta już nie ma. Jest? Z makijażu ma być. Ty, który ty masz, to pacjenta już nie ma. Odsłonić wszystkich wykonawców dzisiejszego 32. charytatywnego koncertu noworoczno-karnawałowego pod nazwą własną Gamza in Movies. Szanowni Państwo, przed Państwem w kolejności takiej, nie wiem, zupełnie przypadkowej uczniowie i absolwenci Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26 imienia Janusza Korczaka w Lublinie, Akademia Pana Piotra. Szanowni Państwo, podziękujmy brawami, tam są wspaniali rodzice. Formacja tańca towarzyskiego, skład reprezentacyjny formacji tańca towarzyskiego Politechniki Lubelskiej Gamza. Gościnnie wystąpiła Aleksandra, Rusłan i Sylwester. Pożegnali się w 2020 roku ze sceną podczas koncertu jubileuszowego 50-lecia formacji Gamza. Aktualni adepci, którzy chcą awansować do grupy reprezentacyjnej, formacja Gamza. Zespół Perla Muzyka w składzie Paweł Petkowicz, Anna Kołodziej, Paweł Urban, Dariusz Banul i Andrzej Puchacz. Muzycy, proszę Państwa, ale to są wszyscy nauczyciele muzyki, muzykoterapii i terapeuci Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26 imienia Janusza Korczaka w Lublinie. Tradycją koncertu, proszę Państwa, jest fakt przemówienia pani dyrektor.
pani dyrektor Alicja Dudak, dyrektor Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26 im. Janusza Korczaka w Lublinie. Dobry wieczór. To dla mnie debiut. Do tej pory z tej sceny, jak państwo bywaliście na koncertach, wiecie, dziękowała pani dyrektor Bożanna Kowalik, która przeszła na emeryturę i ja od lipca pełnię funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26 w Lublinie. Panie rektorze, Piotrze, szanowni państwo, ja jestem jedną z tych osób, która była na wszystkich koncertach. Każdy koncert dzięki tancerzom, tym obecnym na scenie i tym, którzy siedzą dzisiaj na widowni, część ze swoimi pociechami, czyli rośnie następne pokolenie, bo twarze rozpoznaje, to dzięki państwu zawsze są chwile wzruszeń, emocji, przyspieszonego bicia serca. Dość mocno to serce bije w momencie, kiedy są licytacje. I tu państwu ogromne, dla państwa ogromne podziękowanie, ogromny ukłon, głęboki, za to, że wspieracie dzieci z naszej szkoły. Myślę, że powinny zabrzmieć ogromne brawa. Podziękujmy sobie nawzajem za to wsparcie. Również pozwolę sobie podziękować nauczycielom, terapeutom. Jestem ogromnie dumna, że w naszej szkole pracują ludzie obdarzeni tak wielkimi talentami i potrafiącymi dzielić się swoim sercem i swoim talentem. Dziękuję młodzieży, już mówimy o dzieciach, ale to już jest młodzież, uczniowie, absolwenci. Jak serce się raduje, kiedy jesteście tacy dumni z siebie, kiedy się, i myślę, że to jest zauważalne, wspieracie, kiedy motywujecie się, przytulicie się do siebie, jedno drugie weźmie za rękę. Super, jestem ogromnie z was dumna. Dziękuję serdecznie wam i to dla nich również ogromne brawa. To wszystko by się nie działo, jakby nie pasja Piotra. Mogę powiedzieć po imieniu, bo znamy się już lat, sporo, nie powiem ile. Jeśli by nie ta pasja, jakby nie zaangażowanie i chęć pomocy, wsparcia, na pewno tych koncertów by nie było. Chciałam również podziękować gościom, którzy umilili muzyką nasz dzisiejszy koncert, również nauczyciele i terapeuci, których połączyła pasja, połączył talent, ale połączyła praca, bo trafili na siebie w szkole numer 26. Ogromne brawa dla państwa. Panie rektorze, dziękuję, przepraszam, że w tej kolejności, ale jest to mój debiut i proszę wybaczyć. Dziękuję za współpracę, za wieloletnie wsparcie naszej szkoły, bo to czujemy i jesteśmy bardzo wdzięczni. Dziękuję serdecznie. Pozwolę sobie przeczytać i poproszę o dołączenie do kolekcji na ścianę. Miarą twojego człowieczeństwa jest wielkość twojej troski o drugiego człowieka. Podziękowanie dla pana Piotra Roberta Mohola i formacji tańca towarzyskiego Politechniki Lubelskiej Gamza za stworzenie niezapomnianej atmosfery i wspaniałego przedstawienia taneczno-muzycznego w ramach 32. charytatywnego koncertu noworoczno-karnawałowego. Dziękujemy za lata dobrej i owocnej współpracy.
za wasze otwarte serca, postawę godną naśladowania, za pomoc w odkrywaniu piękna w otaczającym świecie. Prosimy o zachowanie nas w sercu i w pamięci. Życzymy sukcesów w pracy scenicznej, spełnienia zamierzeń zawodowych i osobistych marzeń. Dyrektor i grono pedagogiczne Szkoły Podstawowej Specjalnej im. Janusza Korczaka w Lublinie. Ręce mi się troszkę trzęsą, ale proszę o wybaczenie. Również podziękowanie dla zespołu Perla Muzyka za występ podczas 32. charytatywnego koncertu noworoczno-karnawałowego. Składamy wyrazy uznania i podziękowania za muzyczny klimat. Gratulujemy postaw pełnych empatii. Życzymy kolejnych sukcesów scenicznych. Dziękuję jeszcze raz bardzo serdecznie. Panie dyrektor, Piotrze, szanowni państwo, ja może taką przypowieścią powiem. Piotrze, rzeczy niemożliwe rozwiązujesz od razu. No co, to poczekajmy 2 dni. Piotrek, będzie dobrze. Dzięki. Serdecznie państwu dziękuję. Ja państwu chciałem podziękować jeszcze, dziękuję państwu za to, że dzisiaj w mieście Lublin odbywają się 2 wielkie wydarzenia charytatywne, 4 inne koncerty, a wy jesteście tutaj z nami. Bardzo serdecznie państwu dziękuję za to. Jeszcze raz serdecznie dziękuję, że trwacie przy mnie. Chociaż chwile są ciężkie, ale póki co musimy jeszcze nawzajem się tolerować. A skoro jesteście, to znaczy, że trochę chcecie. Bardzo, bardzo serdecznie wam wszystkim dziękuję. Zapraszam państwa do wspólnego zdjęcia, bo również wspólne zdjęcie jest tradycją tego koncertu. A państwu życzę spokojnego wieczoru. Aczkolwiek jak może on być spokojny po takim koncercie? Dużo, dużo dobra i dużo spokoju. Bądźcie z nami podczas kolejnych artystycznych wydarzeń. Bardzo serdecznie dziękuję. Dobranoc. Bardzo serdecznie dziękuję.